78 lat temu Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu. Takie słowa miał napisać, napisał kanclerz Niemiec Olaf Scholz na okoliczność kolejnej rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie. A gdybyśmy byli bardziej precyzyjni w słownictwie, to było w rocznicę bezwarunkowej, niemieckiej kapitulacji wobec aliantów. Bo to konkretne wydarzenie się wtedy, to znaczy w maju, 8 maja 1945 roku, dokonało. Nie będę tu wchodził w szczegóły, kto gdzie i przed kim stosowne dokumenty podpisywał. Fakt był. Niemcy natomiast od dawna zdają się prowadzić politykę historyczną w duchu idącym w kierunku tego, że też byli. Ofiarami reżimu nazistowskiego. Okej, okay. do pewnego momentu możemy powiedzieć, że tak, tak jak alkoholik jest ofiarą swojego nałogu. I tu zgoda. Tak, i oni są ofiarami swojego przekonania o tym, że świat, a przynajmniej Europę, należy kształtować pod ich własne potrzeby i sobie podporządkować. Ideologie, które sobie budują, a które mają być im w tym dziele pomocne, to rzecz jest odrębna, trochę inna. Jest to jakby kwestia wyboru narzędzia. Tak jak drwal może ścinać drzewo piłą, piłą mechaniczną, ręczną, ewentualnie siekierą. Jak się uprze, to może chcieć być bardzo cicho, bo drewno po prostu kradnie i nie chce by inni słyszeli jak pracuje, i użyje jakiejś małej ręcznej piłki bo trudno mi sobie wyobrazić by używał na przykład kozika który byłby całkiem cichy jako narzędzie ale jego skuteczność byłaby wątpliwa w przypadku ścinania drzewa tak właśnie było z nazizmem czyli żeby objaśnić narodowym niemieckim żeby objaśnić nazizm był narodowym niemieckim socjalizmem wytworem, jeszcze raz to podkreślę, mimo że będzie niegramatycznie, niemieckim właśnie. Ideologia ta nie powstała gdzie indziej na świecie. Nigdzie indziej poza Niemcami nie doszła do władzy metodami pokojowymi oczywiście, bo w pewnym momencie była konstruowana pod niemieckie potrzeby również w innych krajach. W pewnym momencie dziejowym była przedmiotem w związku z tym eksportu i próbowano ją przeszczepić na bagnetach na niektóre kraje Europy Zachodniej, które uznano za godne do nazyfikacji i częściowej germanizacji. Były też eksperymenty bardziej ekstrawaganckie, jak nazyfikacja Słowacji, krajów Bałta bałtyckich, czy nawet Ukraińców, Rosjan i ludów Związku Radzieckiego. Jednym słowem, jakaś to była idea Zjednoczonej Europy, o ile nawet nie Eurazji, ale jednak dalej to było wszystko niemieckie a nawet, żeby być znowu precyzyjnym, wielko niemieckie w ścisłym tego słowa znaczeniu. Niemcy, aplikując sobie dobrowolnie ideologię nazizmu, przeszli z grzecznych, że się tak wysłowie, metod opanowania świata, czyli z ręcznej piłki do drewna, żeby te porównania drwalowe tutaj dalej utrzymać, do piły elektrycznej i do tego takiej piły o dużej mocy. Chcieli iść na skróty, nie tak jak Friedrich Neumann, który w 1915 roku opublikował swoją słynną Mitteleuropę, w której chciał nam zaproponować podporządkowanie się Niemcom po dobrawoli, woli, w imię naszego dobra. Proponował on coś takiego, czym teraz jest, albo przynajmniej z niemieckiego punktu widzenia, ma być Unia Europejska czyli wizję łagodnego podporządkowania połączonego z wprowadzeniem niemieckiego stylu życia, organizacji pracy, polityki, a potem, no wiadomo, wielkiej niemieckiej Europy. Jedno trzeba powiedzieć, Neumann w odróżnieniu od nazistów nie był antysemitą. U tych ostatnich yy, rys antysemicki był czymś, co ich wyraźnie różnicuje od idei panowania wyrażanej w starym, pruskim stylu. W tym stylu brzydcy, odrażający i źli mogli być co najwyżej Słowianie. Tu Hitler był konsekwentną kontynuacją idei wcześniejszych, niemieckich, idei niemieckich myślicieli. Wracając do wypowiedzi, której użyłem na początku. Słowa Olafa Scholza są oburzające, ale to nie on pierwszy taką doktrynę wymyślił, trzeba to jeszcze raz podkreślić. I nie on pierwszy ją propaguje, w sensie doktrynę o niewinności Niemców. On jest konsekwentnym kolejnym pokoleniem niemieckim, które to pokolenie próbuje zmienić świadomość historyczną na wyglądającą mniej więcej tak. Niejacy naziści, którzy wzięli się nie wiadomo skąd, podbili Niemcy nie wiadomo jak i terroryzowali naród niemiecki. Potem naziściowi zostali pokonani przez antynazistów, w tym Rosjan, Amerykanów, Brytyjczyków, Francuzów i innych. To jest jedno. Ale ważniejsze jest to, że Niemcy za owych nieokreślonych nazioli zostali ukarani przede wszystkim zresztą, i to jest ważne, przez Polaków, którzy przepędzili ich z ich ziem. Część wymordowali a sami się na tych ziemiach rozgościli i jeszcze jakichś reparacji chcą. Nie wiadomo za co. W ostatnich dziesięcioleciach propaganda poszła oczywiście dalej. I okazuje się, że owi naziści popełnili wszystkie swoje brzydkie rzeczy, wszystkie zbrodnie, w tym również, a może przede wszystkim ludobójstwo, z Polakami do spółki. Tak, to nie jest wszystko wesołe. Jeśli jakieś kłamstwa powtarza się dziesiątki lat w masowych mediach na całym świecie, to w końcu cały świat przyjmie taką wizję przeszłości, tego co było. Co będzie wtedy z nami? Drodzy słuchacze, zostawiam znak zapytania. Sami pomyślmy. Dziękuję za uwagę.